Jesteśmy na terenie oczyszczalni ścieków w Henrykowie, a to dlatego, że chcemy porozmawiać o tym, co też będzie się tu zmieniało, bo Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od wielu miesięcy, tak, pracuje nad takimi zmianami. Tak, dokładnie. Pracujemy już od ponad roku. W lipcu 2015 roku decyzją prezesa zarządu został powołany zespół do spraw modernizacji i rozwoju oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Już od ponad roku zaczęliśmy pracę. Te prace najpierw polegały na przyglądaniu się, jak to robią inni, jak wyglądają inne obiekty. Później nasz zespół dokonał pierwszego kroku, stworzyliśmy specyfikację, wyłoniliśmy wykonawcę i w tej chwili jeszcze trwa opracowanie koncepcji modernizacji. Te prace zakończą się już we wrześniu, czyli jesteśmy na takim ostatnim kroku przed otrzymaniem wyników, wniosków i opracowania. No i następnie będzie należała decyzja do nas, co dalej robimy z opracowaniem, w którym kierunku idziemy, ponieważ to opracowanie będzie przedstawiało, pokazywało niejako możliwe warianty dla naszej oczyszczalni. Ja może pokrótce powiem, na czym skupiliśmy się, tworząc specyfikację, co chcieliśmy uzyskać od wykonawcy. Niejako opracowanie będzie dotyczyło trzech zakresów. Pierwszy zakres gospodarki ściekowej. Mówimy tutaj już o naszej oczyszczalni, która niejako jest już stara, ponieważ część mechaniczna oddana w roku 96, część biologiczna w roku 2000. Także musimy dokonać tutaj szeregu już poprawek, modyfikacji, usprawnień, tak abyśmy mieli obiekt zmodernizowany kompleksowo i żeby był to nowy obiekt. Zmodernizowany, ale działający na zasadach już nowego obiektu. Drugim zakresem była w naszych planach stabilizacja i kogeneracja. Stabilizacja osadów ma polegać na tym, że w tej chwili osad po przejściu przez proces technologiczny, on trafia do zagospodarowania dla zewnętrznych podmiotów. Naszym celem jest doprowadzenie tego osadu do stanu, w którym on będzie w pełni ustabilizowany, który będzie można go zagospodarować dla innych procesów i przy okazji pozyskać z niego energię w postaci biogazu. No ten biogaz on zostanie najprawdopodobniej spalony w agregatach kogeneracyjnych, uzyskamy z niego energię elektryczną, cieplną. Ale to wszystko na potrzeby MPWiK, tak? Tak, na potrzeby oczyszczalni ścieków, na potrzeby MPWiK póki co. Natomiast trzeci zakres przewidujemy zagospodarowanie osadów, docelowe zagospodarowanie osadów ściekowych po procesie fermentacji. To wszystko będzie kosztowne, czy nie? No na pewno będzie kosztowne. Skąd pieniądze na to wszystko? Pieniądze, naszym priorytetem jest pozyskanie dotacji na ten cel. No oczywiście jest to najbardziej pożądany kierunek pozyskania pieniążków. Mówimy tutaj o programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Jest to program, który już trwa, gdzie już odbyły się pierwsze konkursy. Program jest o tyle atrakcyjny, że dotacja może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych. No, gdyby to się udało, no to byłoby świetnie. No, natomiast myślimy też o innych środkach, czy to kredycie, czy o jakimś powiązaniu, które wspomoże nas w działaniu i będziemy mogli środki pozyskiwać.
A co to wszystko oznacza dla nas, mieszkańców Leszna, użytkowników, no, tych, którzy korzystają z usług MPWiK? Czy to się jakoś przekłada, te wszystkie inwestycje, o których Pan mówił? To znaczy, pyta Pani pod względem finansowym, czy... Przede wszystkim na pierwsze moje pytanie, jeśli chodzi o te inwestycje, które Państwo chcą wykonać tutaj. Co to dla mnie za zjadacza chleba oznacza? Po pierwsze, oznacza to, że będziemy mieli obiekt na miarę naszych czasów, ponieważ to jest obiekt już 20-letni. Mamy do wykonania jeszcze etapy, o których mówiłem, czyli fermentację. To już jest element, który ciągnie się za nami jakiś czas. Musimy tego dokonać, ponieważ tutaj technologia się rozwija, my też musimy za tym nadążać i nie możemy sobie pozwolić, że będziemy przekazywać osad czy inne odpady już na poziomie, który trwał do tej pory, także... A jeśli tych inwestycji nie wykonacie jako MPWiK, czy to się nie wiąże, nie wiem, z jakimiś konsekwencjami finansowymi, jakimiś karami? Niewykluczone, że dojdzie do takiej sytuacji. Oczywiście w tej chwili robimy wszystko, żeby tych kar czy konsekwencji nie było, jednakże odwlekanie tego w czasie nie sprzyja. Także wcześniej czy później musimy dokonać tych prac modernizacyjnych, rozwojowych, ponieważ nie będzie się to spotykało z przychylnością organów nadzorujących. A to w takim razie te ekonomiczne aspekty, czy te inwestycje, które Państwo wykonujecie, czy chcecie wykonać, czy one się odbiją po kieszeniach mieszkańców regionu czy Leszna? Oczywiście będziemy się starać, żeby ten wpływ na taryfę, bo niejako mówimy tutaj o taryfie, był jak najbardziej łagodny. Jednakże podejrzewam, że przy takim rozmachu inwestycyjnym jakoś wpłynie to na taryfę. Niestety nie potrafię w tej chwili powiedzieć, jaki to będzie wpływ, jaka to będzie wartość. Natomiast musimy myśleć o jakimś tutaj zwiększeniu tej taryfy. Bo teraz Państwo analizujecie, zbieracie dokumenty, bo tak rozumiem, ale kiedy to wszystko będzie realizowane? I jak to jest rozłożone w latach? Tak jak już powiedziałem, we wrześniu dostaniemy opracowanie, będziemy musieli przeanalizować to opracowanie, ewentualnie nanieść swoje uwagi, czyli jesteśmy tutaj gdzieś tak naprawdę w październiku tego roku, gdzie będziemy mieli już taki komplet dokumentów. Następnie krok należący dla nas, czyli analiza tego opracowania i wyciągnięcie tego, co nas najbardziej interesuje, opracowanie kierunku rozwoju. I dalej w zależności jak będą przedstawiały się aktualne programy, będziemy próbowali się wpasować tutaj do któregoś programu, żeby złożyć opracowanie i pozyskiwać środki. Jednakże jest to czas przyszłego roku, gdzie będziemy musieli dokonać jakiegoś rozstrzygnięcia, jakim trybem, jakim kierunkiem i do którego programu będziemy tutaj aplikować.